Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 296. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 20. Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia, niech ciebie chroni imię Boga Jakuba, niech ześle Tobie pomoc ze świątyni. I niech Cię wspiera z Syjonu. Niechaj pamięta o wszystkich Twych ofiarach i niech Mu będzie miłe Twe całopalenie. Niech Ci udzieli, czego w sercu pragniesz i wypełni każdy Twój zamysł. Chcemy się cieszyć z Twego ocalenia. W imię Boga naszego podnieść sztandary. Niech Pan wypełni wszystkie Twoje prośby. Teraz wiem, że Pan wybawia swego pomazańca Odpowiada mu ze świętych swych niebios, przez moc zwycięską swojej prawicy. Jedni wolą rydwan, drudzy konie, a nasza siła w imieniu Pana, Boga naszego. Tam ci się zachwiali i upadli, a my stoimy i trwamy. Panie, wybaw króla, a nas wysłuchaj w dniu, w którym Cię wzywamy. W rozdziale czterdziestym księgi Ezechiela Prorok otrzymuje wizję nowej świątyni. Prorok opisuje szczegółowo wymiary i układ świątyni, symbolizując nadzieję na odnowienie duchowe i powrót Bożej obecności wśród Izraelitów. Tekst ten zapowiada przyszłe odrodzenie i odnowienie relacji z Bogiem. W dwudziestym piątym roku naszego wygnania, z początkiem roku. W dziesiątym dniu miesiąca w czternaście lat po zdobyciu miasta właśnie tego dnia spoczęła na mnie ręka Pana i zaprowadził mnie on w Bożym widzeniu do kraju Izraela oraz postawił mnie na pewnej bardzo wysokiej górze, a na niej na wprost mnie było coś, jakby budowa jakiegoś miasta. Zaprowadził mnie tam i oto ukazał się wtedy mąż, który miał wygląd, jakby był z brązu. Miał on lniany sznur w ręce oraz mierniczy pręt. Stał on przy bramie i rzekł do mnie ów mąż: Synu człowieczy, popatrz oczami i przysłuchaj się uszami. I dokładnie uważaj na to, co będę ci ukazywać, albowiem zostałeś tu przyprowadzony po to, abyś to widział. Oznajmij domowi Izraela wszystko, co zobaczysz. I oto mur otaczał od zewnątrz świątynię wokoło a w ręku męża był mierniczy pręd długi aż na sześć łokci, liczony po łokciu i po jednej piędzi, i mierzył grubość budowy jeden pręd, a wysokość także jeden pręd. Potem udał się ku bramie zwróconej ku wschodowi i wszedłszy po stopniach zmierzył próg bramy jeden pręd szerokości i wnęka jeden pręd długości i jeden pręd szerokości. A filar pomiędzy wnękami pięć łokci oraz próg bramy po stronie przedsionka bramy od wewnątrz jeden pręd. I zmierzył przedsionek bramy w kierunku domu jeden pręd. I zmierzył przedsionek bramy osiem łokci oraz filary dwa łokcie. Wnęki bramy w kierunku wschodnim trzy z tej strony i trzy z tamtej strony, wszystkie trzy tej samej miary. I filary tej samej miary, tak z jednej, jak i z drugiej strony. I zmierzył szerokość wejścia przez bramę dziesięć łokci, głębokość bramy trzynaście łokci. Przed wnękami była przegroda po jednym łokciu z jednej i z drugiej strony. Każda wnęka zaś miała sześć łokci z jednej i z drugiej strony. Potem zmierzył bramę od dachu wnęki do dachu drugiego, szerokość 25 łokci od drzwi do drzwi. Zmierzył także przedsionek 20 łokci, przedsionek otaczał wokoło bramę. Od strony przedniej wejścia przez bramę do przedniej strony bramy ku środkowi 50 łokci i okratowane okna były dookoła przy wnękach. Oraz przy ich filarach ku wnętrzu i tak samo były okna dokoła przedsionka ku wnętrzu, a na filarach były ozdoby w kształcie palm z jednej i z drugiej strony. Potem zaprowadził mnie na dziedziniec zewnętrzny i oto były tam cele, oraz kamienna posadzka na dziedzińcu wokoło. Trzydzieści cel było na posadzce. Bruk kamienny znajdował się na bok od bramy odpowiednio do głębokości bramy. Był to dolny bruk kamienny i zmierzył szerokość dziedzińca od strony przedniej bramy dolnej aż do przedniej strony wewnętrznej bramy z zewnątrz stołokci. Potem zaprowadził mnie ku stronie północnej. Oto była tam brama, której przednia strona zwrócona była ku północy, ku dziedzińcowi zewnętrznemu. Zmierzył jej długość i jej szerokość. Miała trzy wnęki z jednej strony i trzy wnęki z drugiej jej filary i jej przedsionek były odpowiednie do rozmiarów pierwszej bramy 50 łokci długie i 25 szerokie a jej okna oraz jej przedsionek wraz z ozdobami w kształcie palm były takie jak przy bramie której strona przednia zwrócona była ku wschodowi wstępowało się w wzwyż po siedmiu stopniach naprzeciw których był przedsionek Naprzeciwko bramy północnej była brama dziedzińca wewnętrznego, taka jak przy bramie wschodniej, i zmierzył od bramy do bramy sto łokci. Potem zaprowadził mnie na południe, i oto tam była brama zwrócona ku południowi, i zmierzył jej filary oraz jej przedsionek, posiadały te same rozmiary. Miała ona, jak również jej przedsionek, okna wokoło, w równej liczbie co poprzednie pięćdziesiąt łokci wynosiła długość i dwadzieścia łokci szerokość. Dojście do niej było po siedmiu stopniach, naprzeciw których był jej przedsionek, miała ozdoby w kształcie palm na filarach po obydwu stronach, była też tam brama do dziedzińca wewnętrznego, zwrócona na południe, zmierzył w kierunku południowym od jednej strony do drugiej sto łokci. Następnie zaprowadził mnie na dziedziniec wewnętrzny przy bramie południowej i zmierzył bramę południową. Miała ona te same rozmiary, a wnęki jej oraz filary i przedsionek miały te same rozmiary. Miała ona również okna wokoło, tak samo jak przedsionek. 50 łokci wynosiła długość, a 25 łokci szerokość. Przedsionki wokoło miały 25 łokci długości i 5 łokci szerokości. Jej przedsionek leżał jednak przy zewnętrznym dziedzińcu. Na jej filarach były ozdoby w kształcie palm, a wejście do niej miało osiem stopni. I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec po stronie wschodniej i zmierzył bramę. Były to te same rozmiary. A jej wnęki i filary i przedsionek odpowiadały tym rozmiarom. I okna miała ona, jak też przedsionek wokoło. Długość wynosiła 50 łokci, a szerokość 25 łokci. Przedsionek jej leżał przy zewnętrznym dziedzińcu. Ozdoby w kształcie palm były na jej filarach z jednej i drugiej strony, a wejście do niej miało 8 stopni. Następnie zaprowadził mnie ku bramie północnej i zmierzył ją. Były to te same wymiary. Miała ona swe wnęki oraz filary, i przedsionek, i okna wokoło. 50 łokci długości i 25 łokci szerokości. Jej przedsionek prowadził na zewnętrzny dziedziniec, i ozdoby w kształcie palm były na jej filarach z jednej i drugiej strony, a wejście do niej miało 8 stopni. Był tam portyk, wejście do niego było przy filarach bram. Tamto płukano żertwy całopalne, a w przedsionku bramy były dwa stoły, po jednej. I dwa stoły po drugiej stronie po to, by na nich zabijać żertwy całopalne, zadość uczynne i przebłagalne. A na stronie zewnętrznej przy wejściu do bramy północnej były dwa stoły, a po stronie drugiej przedsionka przy bramie były również dwa stoły. Cztery stoły tu i cztery stoły tam po bokach bramy, czyli osiem stołów, na których zabijano żertwy i cztery stoły do ofiary całopalenia były tam z ciosowych kamieni, długie na półtora łokcia i wysokie na jeden łokieć. Na nich kładziono sprzęt do zabijania żertw na całopalenia i ofiary. A wokoło wewnątrz przymocowane było obrzeże szerokie na pięć, na stołach zaś leżało mięso ofiarne. Potem wprowadził mnie na dziedziniec wewnętrzny, Poza bramą wewnętrzną były dwie cele na dziedzińcu wewnętrznym, jedna po boku bramy północnej, a przednia jej strona skierowana była ku południowi, i jedna po boku bramy południowej, a przednia jej strona skierowana była ku północy. I rzekł do mnie: Ta cela, której przednia strona skierowana jest ku południowi, jest przeznaczona dla kapłanów pełniących służbę przy świątyni. A cela, której przednia strona skierowana jest ku północy, jest przeznaczona dla kapłanów pełniących służbę przy ołtarzu. Właśnie synowie sadoka spośród synów Lewiego mają prawo zbliżać się do pana, aby mu służyć. I zmierzył dziedziniec, był to kwadrat stołokci długi i stołokci szeroki, a ołtarz stał przed świątynią. Potem wprowadził mnie do przedsionka świątyni. I zmierzył filar przedsionka: pięć łokci z jednej i pięć łokci z drugiej strony. Brama była szeroka na czternaście łokci, a boki bramy miały trzy łokcie z jednej strony i trzy łokcie z drugiej. Długość przedsionka wynosiła dwadzieścia łokci, a szerokość dwanaście łokci. Wstępowało się do niego po dziesięciu stopniach, a kolumny były obok filarów: jedna z jednej druga zaś z drugiej strony. W liście świętego Jakuba rozdział trzeci apostoł zwraca uwagę na ogromną moc języka, podkreślając, że słowa mogą zarówno budować, jak i niszczyć. Przestrzega przed lekkomyślnym mówieniem, przypominając, że choć język jest małą częścią ciała, ma zdolność wyrządzania wielkich szkód. Jakub wzywa do panowania nad mową i wskazuje, że prawdziwa mądrość pochodzi od Boga, jest czysta, pokojowa, łagodna i pełna miłosierdzia, podczas gdy mądrość tego świata prowadzi do zamętu i zła. Niech zbyt wielu z Was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, że tym bardziej surowy czeka nas sąd. Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli ktoś nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. Jeżeli przeto wkładamy koniom wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Oto nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jaki odpowiada woli sternika. Tak samo język, mimo że jest małym organem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało, i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich można ujarzmić i rzeczywiście ujarzmiła je natura ludzka. Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać. To zło niepohamowane, pełne zabójczego jadu. Za jego pomocą wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. Czyż z tej samej szczeliny źródła wytryska woda słodka i gorzka? Czy może, bracia moi, figowiec rodzić oliwki, albo winna latorośl figi? Także słone źródło nie może wydać słodkiej wody. Kto spośród Was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami spełnianymi z łagodnością właściwą mądrości. Ale jeśli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie na tym polega stępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś wstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoce zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.